Dzień dobry. Minął miesiąc. Prawie jak spotkanie po latach. Tak, zniknąłem na miesiąc i zaraz wam postaram się wszystko, może nie wszystko wyjaśnić, ale co nieco naświetlić, powiedzieć wam, co przepadło, znaczy przepadło, czego nie skończyłem, co się nie ukazało. Bo niestety nie ukazały się dwa materiały, które będzie trzeba nakręcić od nowa, dlatego że nie zostały skończone. I co przed nami? Zapraszam. Dobrze. Słuchajcie, zaczniemy sobie od. Może od artykułu na blogu w ogóle zaczniemy. Takie będą luźne gadki, więc tak sobie pogadam. Dzisiaj puściłem taką relację w zasadzie z drona, z tarczy i już użytkownik Tomasz chyba, tak? Ten użytkownik się mianuje, napisał mi, to szpejtek bez gadania, to nie szpejtek. Dobrze, będzie gadanie. Zaczniemy od artykułu na blogu na temat wyniesienia Metamorfa na koncert Bon Jovi'ego. Dlatego, że bardzo dużo się pojawiło hejtu, znaczy hejtu, komentarzy na temat tego, że no nie można o tym mówić, bo to łamanie prawa, bo to, bo tamto, bo siamto, bo wamto. Słuchajcie, artykuł na blogu pojawił się z tego powodu, że rzeczywiście wniosłem nóż na koncert Bon Jovi'ego. Rzeczywiście zrobiłem to półświadomie, półnieświadomie. To znaczy, zorientowałem się, że mam nóż, że zapomniałem go wyjąć w momencie, kiedy byłem już za pierwszymi bramkami kontroli i już nie miałem tak naprawdę możliwości nic z tym zrobić. Znaczy, może nie do końca nie miałem możliwości, tylko nie byłem tego świadom, bo gdzieś tam stał kontener, gdzie można było oddać rzeczy do depozytu i jak gdyby dopiero to o tym się dowiedziałem, jak wychodziłem z koncertu. No ale to jak gdyby mniejsza o większość. Nóż został wniesiony. Faktycznie zostało złamane prawo. Natomiast przez pierwsze bramki dwie przyniosłem nóż nieświadomie i nie miałem zamiaru jak gdyby wnieść noża na koncert. Nie miałem zamiaru łamać prawa. Przez drugie dwie bramki przyniosłem go no, z tego powodu, że szkoda mi było tracić noża, tak? No bo musiałbym go pewnie wyrzucić. Więc autentycznie w momencie, kiedy byłem na bramce na przeszukaniu czujnikiem metali, dosłownie zrobiłem tak. Dosłownie trzymałem nóż tak i rozłożyłem ręce. Więc czy powiedzmy, nie wiem, tak trzymałem nóż, że ten laniard nie. No i tak rozłożyłem ręce. Tak go trzymając, tak? A pani przeskanowała mnie czujnikiem metali. Od klatki piersiowej mniej więcej do kolan. Więc sens jak gdyby tego badania czujnikiem metali był żaden. Dlatego, że czy miałbym coś w bucie, czy tak jak miałem w ręku, tak można było to wnieść bez problemu. I tak naprawdę problem pojawił się nie dlatego, że wniosłem nóż, tylko dlatego, że po prostu w ogóle dałem radę to zrobić. Dlatego napisałem ten artykuł, dlatego że uważam, że jak gdyby w ogóle to nie powinno mieć miejsca. To znaczy, ja rozumiem, że posiadacz noża łamie prawo. Natomiast za bezpieczeństwo imprez masowych odpowiada organizator. I w momencie, kiedy ta organizacja i ta kontrola bezpieczeństwa wygląda tak, jak wygląda, że w zasadzie każdy może wnieść nóż, świadomie, nieświadomie, celowo bądź niecelowo, bo powiedzmy sobie szczerze, tak, ja wniosłem ten nóż świadomie, no ale niecelowo, tak? Gorzej by było, gdybym wniósł ten nóż celowo. To znaczy, chciałbym tym nożem wyrządzić na przykład komuś krzywdę, tak? Nadal bym go wniósł, tylko jeszcze prawdopodobnie bym zrobił z niego użytek, więc powiedzmy sobie szczerze, z tego powodu napisałem ten artykuł, dlatego że miałem nadzieję, że może ten artykuł dojdzie gdzieś, gdzie
ktoś na to w jakiś tam sposób zareaguje, tak? Nawet gdybym miał ponieść konsekwencje tego, że ten nóż wniosłem i się do tego przyznałem, tak? To może ktoś by na to zareagował. Nie dlatego, że nie jestem przeciwnikiem noszenia noża, noszę nóż na co dzień, aczkolwiek rzeczywiście powinno być tak, że ja powinienem pamiętać o tym, żeby go zostawić w domu, tak? Z drugiej strony jest tam służba ochrony, bezpieczeństwa, która no, powinna minimalizować w jakikolwiek sposób ryzyko wnoszenia takich narzędzi świadomie. I to nie spełniło swojej roli. O, stąd pojawił się ten artykuł. Nie żałuję do dzisiaj. Żadnych konsekwencji jak gdyby z tego tytułu nie poniosłem. Jeszcze może nie poniosę, dlatego że w żaden sposób nigdzie się to jakimś tam nie odbiło echem. I zamiar, który miałem pisząc ten artykuł, jak gdyby nie został osiągnięty, dlatego że jednak miałem nadzieję, że wywoła to większą dyskusję niż komentowanie gdzieś tam, że jestem głupi, bo przyznałem się do tego, że wniosłem nóż na koncert. Nie uważam, żebym zrobił głupio, przyznając się do tego. Uważam, że no, przynajmniej próbowałem zwrócić uwagę na coś realnego po prostu, tak? I tyle. Więc gdyby, jeżeli chodzi o kwestię artykułu na blogu i wszelkiego rodzaju komentarze w stylu, że jestem głupi, bo się przyznałem, jestem głupi, bo to wniosłem. To jest prawda, natomiast nie dlatego, że się do tego przyznałem. Są po prostu bez sensu i nadal jak gdyby chciałbym o tym mówić otwarcie, że zabezpieczenie imprez masowych to jest lipa, no to generalnie w ogóle nie ma miejsca tak między Bogiem a prawdą, tak? Tak to wygląda i uważam, że ktoś powinien z tym coś zrobić. O, taka jest moja opinia. I to tyle na temat artykułu, bo nie będę się rozwodził dłużej na ten temat. Oczywiście tak, Metamorf jest do recenzji, czeka, cały czas nie wysłałem jeszcze tego w aluminium, to jest mój tytanowy. Nie wysłałem jeszcze tego w aluminium, dlatego że chciałbym wam porównać te dwie sztuki i niestety przez ostatni miesiąc nic nie nagrywałem. Nie nagrywałem z tego powodu, że były pewne zdarzenia w moim życiu. No ponieważ jak gdyby wiecie, że jak gdyby sam, znaczy sam, no nie sam, ale prowadzę firmę z dwoma kumplami. Zatrudniamy sporo ludzi i jak gdyby prowadzenie firmy chciał, nie chciał przenika się z moim życiem prywatnym, a no, doszło do pewnych wydarzeń, które no były powiedzmy niedobre i bardzo mnie przygniotły psychicznie, więc nie byłem w stanie po prostu się przełamać do tego, żeby cokolwiek nagrać, poskładać i tak dalej, i tak dalej. Po prostu musiałem troszeczkę odpocząć, pewne rzeczy pozbierać do kupy, chyba trochę ochłonąć i jak gdyby staram się teraz wrócić do nagrywania materiałów i do publikowania materiałów. Ten miesiąc jak gdyby no, był mi w pewien sposób potrzebny. Niestety pewne wydarzenia nastąpiły zanim zakończyłem urlop na Zanzibarze, więc ostatnie recenzje i ostatnie materiały z Zanzibaru już się nie ukazały. Ja za was przepraszam, postaram się to pouzupełniać wszystko, natomiast na pewno chwilę mi to zajmie. Co się nie ukazało, bo to jest dość istotne. Nie ukazał się Sofirn, którego nagrałem i zobaczymy, co jest na tych materiałach, dlatego że powiem wam szczerze, że naprawdę dopiero zaczynam wracać do tego, co miałem na kamerze miesiąc temu. Rzeczywiście dwa tygodnie temu byłem na tarczy, wyciągnął mnie Wiking, za co bardzo mu dziękuję i dzisiaj opublikowałem, ale naprawdę szczerze mówiąc, dopiero dzisiaj ten materiał zgrałem z kamer i dopiero dzisiaj usiadłem, żeby to opublikować, więc
Troszkę mi się zeszło. Mam ponadto mam strasznie dużo roboty w pracy, więc mam naprawdę, naprawdę bardzo mało czasu, co również zagraża niestety wyzwaniu dotyczącemu odchudzania, dlatego że no, nie jestem w stanie tyle czasu poświęcić na gubienie wagi, ile bym chciał. No ale mówię, mam nadzieję, że zacznę ten czas organizować sobie jakoś powoli i zacznę to wszystko składać. Przejrzę materiały, które, bo tak, Sofim został nagrany jeszcze na Zanzibarze. Mam nadzieję, że jest kompletnym materiałem, a jak nie, to będzie połączony. To znaczy będzie materiał, część nakręcony tutaj, część nakręcony tam, bo na pewno testy nocne były kręcone na Zanzibarze. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nakręcę tą recenzję, jak już będę pewien, czy nakręcę. Przejrzę te materiały, poskładam tą recenzję, jak będę pewien, to pamiętam o tym, że to jest wygrana w konkursie i na pewno ją wyślę, także spoko, pamiętam cały czas. Potrzebuję jeszcze po prostu chwili czasu. Nie ukazała się, tak naprawdę chyba nawet nie została nagrana, znaczy została nagrana w części, ale w formie vloga recenzja Wektora dwójki od Speedpointa, ale niestety została nagrana, nagrywałem ją na plaży i wiatr nie pozwala na to, żeby tą recenzję opublikować, więc niestety będę musiał ją nakręcić jeszcze raz. A szkoda, bo było parę fajnych rzeczy, które były na tym materiale, których już raczej niestety odtworzyć nie zdołam. Ale recenzja plecaka będzie. To znaczy, jak gdyby Wojtek poprosił mnie głównie o to, żebym zrecenzował system nośny, który tu opatentował sobie w tym plecaku. Natomiast ja ten plecak używam bardzo długo i naprawdę mogę co nieco na jego temat powiedzieć, a do tego na pewno ten plecak, znaczy nie ta sztuka, bo to jest Wojtka sztuka, natomiast ja sobie zamówię po prostu na specjalne zamówienie u Wojtka plecak ze specjalnie przerobionym środkiem, o czym Wam powiem na recenzji, co ja bym chciał, żeby w tym plecaku się znalazło. Mam bardzo, bardzo dużo pomysłów i przemyśleń co do tego plecaka, więc na pewno materiał będzie obszerny, bo naprawdę ten plecak służy mi już naprawdę, kurczę, nie chcę skłamać, ale jak go od Wojtka zabierałem, to jeszcze śnieg padał. Także to już jest naprawdę z 10 miesięcy, może 9, kiedy on jest u mnie. Już jest złochany, zciurlany strasznie, znaczy nie jest zniszczony, tylko trzeba go wyczyścić po prostu, bo fruwał ze mną wszędzie, był ze mną na Zanzibarze, robił za plecak EDC, robił za plecak foto, kurczę, robił za wszystko ten plecak już i jak gdyby na co dzień też służy mi często gęsto jako plecak biurowy. Natomiast w związku z tym mam właśnie bardzo, bardzo dużo przemyśleń co do środka tego plecaka, więc do tego sobie wrócimy na oddzielnej recenzji. Mam nadzieję, że niedługo, natomiast mam pewien pomysł na tą recenzję, który chciałbym spełnić, który nie będzie prosty do zrealizowania, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że niedługo, tak? Teraz zbliża się długi weekend, więc postaram się parę recenzji nagrać. Wyjeżdżam, co prawda, do Krakowa. Znaczy, moja żona strasznie chce odwiedzić Wieliczkę, więc jeżeli chcecie relacje z kopalni, z Wieliczki, to dajcie znać, to postaram się coś tam sklecić. Natomiast wyjeżdżam po prostu na te 4 dni do Krakowa i postaram się tam zrealizować kilka recenzji, dlatego że po kolei, słuchajcie, po pierwsze poprzychodziły noże od Pawła Prokopa, którego mu bardzo dziękuję, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest lerka do zrecenzowania. Bardzo ciekawy, bardzo sympatyczny nóż, który dostałem od Pawła i też już leży u mnie troszkę. Już Paweł tam się do mnie dobija co jakiś czas, jak z recenzjami. Obiecuję Ci, że w najbliższych no, 2 tygodniach się wyrobię z oboma recenzjami, bo druga ciekawostka to jest to bydle. Proszę bardzo. O, no to już jest...
to już jest naprawdę kawał armaty. Więc mam takie dwa noże od Pawła Prokopa do recenzji. Zrecenzuję. Troszkę ich poużywałem, mam swoje uwagi na ich temat. Pobawimy się nimi, zrecenzuję i myślę, że też w najbliższym czasie się pojawią recenzje. No i oczywiście wisienka na torcie ostatnich czasów. Dlatego, że zbliża się nieuchronnie, powoli, ostatnio, no bo oczywiście nie publikuję materiałów, więc jak gdyby kanał troszeczkę wyhamował, ale zbliża się 4000 subskrypcji. Na 4000 subskrypcji wymyśliłem sobie prezent specjalny i zamówiłem go u Makera. Oczywiście ci, którzy obserwują Facebooka, no to już wiedzą, co to jest. Zamówiłem go, jak jeszcze byłem na Zanzibarze. No po powrocie miałem mnóstwo spraw, więc troszeczkę się tam wszystko omsknęło, cała transakcja, ale jak gdyby oczywiście wszystko doszło do szczęśliwego końca i tu mam prezent na 4000 subskrypcji. Proszę bardzo. Znawcy rozpoznają. Pochwa poszła. O, słuchajcie, proszę bardzo. To jest borsuk od Bona Knives. Bona Knives The Art of Harmony. Strasznie mi się spodobał. Ten nóż, ja nie jestem jakimś super zwolennikiem rekurwy, ale strasznie mi się spodobał. Stwierdziłem, że będzie doskonałym prezentem. Natomiast oczywiście, żeby ten nóż wygrać, muszę nawet wam zbliżenia porobię, proszę bardzo. O. O. Jest piękny, słuchajcie, kamera nie odda wam tego drewna. To drewno wygląda jakby, kurczę, miało taką fakturę 3D, taką głębię w sobie. No, wygląda to po prostu fantastycznie. No i robota, oczywiście szlif klęsły. To wszystko jest robione ręcznie i na szlifierce Dedry. To w ogóle jest abstrakcja, jeżeli chodzi o wykonanie. Oczywiście tak jak to u Bony, nóż przychodzi tak wściekle ostry, że koniec świata. Więc powiem wam szczerze, że jeszcze nie wymyśliłem, co trzeba zrobić, żeby ten nóż wygrać. Będę myślał nad zadaniem konkursowym, na pewno nie będzie proste, dlatego że nagroda jest zacna. Żeby była jasność, nagrodę sponsorujemy my, więc jak gdyby nie obciążaliśmy kosztami tej nagrody nożoroba w żaden sposób. Natomiast to oczywiście, żeby go wygrać, trzeba będzie się troszeczkę postarać. O. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie gadki. Już widzę zegarek 18 minut 29 sekund, więc mam nadzieję, słuchajcie, że zrealizuję. Jest trochę recenzji, w ogóle skurczę cały karton gratów, które mamy, lampek biwakowych z tym, z małym solarem. O Jezus Maria, mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo takich drobnych rzeczy, więc myślę, że jest kilka rzeczy, które po prostu, nie wiem, za 2-3 tygodnie zrobimy sobie jakiś wypad taki weekendowy i po prostu zrobimy taki vlog z recenzjami kilku rzeczy, bo naprawdę jest tego, kurczę, sporo rzeczy, które leżą. Oczywiście jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Strasznie was przepraszam, bo obiecałem wam, że co miesiąc będzie coś dla patronów. No i tak się złożyło, że no nie miałem czasu, tak, plus no mówię, pewne wydarzenia spowodowały, że no wszystko się rozsypało. Jeżeli chodzi o kanał, obiecuję wam, że w najbliższym czasie będzie recenzja Wombata. Postaram się też ją nagrać na wyjeździe, więc żeby była w miarę szybko. Mam torbę Wombat od Helikona i torba Wombat poleci do patronów.
Więc myślę, że no, przyszły tydzień pokaże się kilka recenzji, tak, i między innymi ta torba, postaram się ją w miarę tam opublikować wcześniej, żeby móc ją rozdać. O, zapomniałem, przepraszam Was bardzo, zapomniałem o patronach. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. I oczywiście zrecenzuję Wombata. Mogę Wam od razu powiedzieć, że torba jest petarda, jeżeli chodzi o użytkowanie codzienne, jest super. Użytkuję ją, jeszcze ją użytkuję, znaczy nie leży odłogiem, użytkuję ją jeszcze. Mam drobne uwagi, ale to nie są uwagi do samej torby, co do akcesoriów, które Helikon oferuje do pewnych rozwiązań swoich, o czym też powiem Wam na recenzji, ale torba jest super, więc naprawdę będzie warto ją przygarnąć. O, standardowo wśród patronów rozlosujemy, czy wybierzemy, żeby nie było, że łamiemy prawo, wybierzemy zwycięzcę. O, dobrze. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że ci wszyscy, którzy tam przeczekali ten miesiąc czasu, postaramy się jak gdyby wrócić w miarę świeżymi materiałami. O, i do zobaczenia i widzimy się w kolejnych nagraniach. Mam nadzieję, że w przeciągu tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.